Tej muzyki próżno by w TVP Kultura szukać, ale nie oznacza to, że nie ma ona swoich odbiorców. Wręcz przeciwnie, słuchają jej wciąż tłumy, bo te piosenki są łatwe, przyjemne i rdzennie polskie, jak Oscypek czy Bigos. Na koniec wiadomości o wielkim powrocie disco polo, muzyki odsądzanej od czci i wiary, która z wiejskich remis trafiła na wielkomiejskie parkiety. Choć młoda powraca, kontrowersje pozostały. Wszyscy się wtedy wygłupiają, po prostu słuchając tego, i to wprowadza w dobry nastrój. To nie jest chyba kwestia obciachu, tylko mi zupełnie to nie pasuje, niestety. Jednym pasuje, innym nie. Prosta melodia, naiwny tekst czy samo wykonanie. Z takich kawałków słynie Zenon Martyniuk, lider Akcentu. Przez 15 lat wydał 21 płyt, czego pozazdrościć mógłby nie jeden artysta, nie tylko zresztą tego. Rocznie gramy od Sopotu po Jastwo, od Białegostoku po Poznań. Chętnie nas zapraszają, czyli widocznie się podoba. Mimo takiego braku zainteresowania ze strony telewizji, radia, czyli mediów, jakoś istniejemy. Choć nie mają ambicji śpiewania protest songów, ani nie chcą naprawiać świata, są lekarstwem na wiele zgryzot, no i przede wszystkim idą z duchem czasu. Piosenki już nie tak wrzaśne i siermiężne jak kiedyś. Poszedł Janek za chałupę, zdjął majteczki, zrobił k***. Z czasem stają się bardziej finezyjne i nowocześnie aranżowane. A Polacy częściej słuchają, niż się przyznają, uważa Zbigniew Hołdys, do niedawna mieszkaniec warszawskiego blokowiska. Ilekroć się odbywały imieniny, proszę mi wierzyć, nie śpiewano utworów Led Zeppelin, nie śpiewano Ellie Fitzgerald, nie śpiewano bluesów, śpiewano pieśni od góralu czy ci nie żal po disco polo. Bo to wkłada w ucho, a i filozofia nie jest skomplikowana. Hanna Szarkowska, Wiadomości. Tak, nie zatem wszyscy w sobotni wieczór słuchają w takim razie tego, co lubią najbardziej, ale tak, aby o nas nie zapomnieć jutro.